17 marca minęło 40 lat, jak został otwarty Klub Rolnika, bo tak się początkowo nazywał. Należeliśmy wtedy do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Były trudne początki, ale zauważyłam, że coraz więcej dzieci zaczęło przychodzić do klubu, więc padł pomysł na czwartkowe spotkania. Początkowo z dziećmi spotykaliśmy się w czwartek, a potem w sobotę ze względu na naukę w szkole. I tak jest do dzisiaj. Dzieci zapisały się właśnie tutaj w klubie złotymi literami, bo to od nich zaczęła się ta cała piękna kultura. Całe mieszkańcy, młodzież, wspaniali ludzie, to dzięki nim żeśmy pracowali, robiliśmy przeróżne imprezy, wyjazdy, spotkania przy ogniskach. Najbardziej zaprzyjaźniliśmy się tutaj z kolonistami, z Azot. To były Azoty imieniem Pawła Findera, byli tutaj koloniści. Były dzieci z Białorusi, były dzieci z Abchazji, Państwowy Dom Dziecka Zgierz Głowno, Pabianice, Poznań, Wrocław. Turnieje prowadziliśmy z nimi, wspólne spotkania i było naprawdę pięknie. I do dzisiaj te dzieci, ta młodzież, starsi, to im należy się podziękowanie, to im należy się uśmiech dzisiaj, bo oni naprawdę wszyscy pracowali na rzecz tego klubu, na rzecz pięknej kaszubskiej kultury. To jest, wie pan, bo... to jest historia, nie. Tak, no... to jest wielka, powiedz pan, podbytek. Myślę, pani Zofio, że no dokładnie, jak wiem, jak w innych klubach, tak? Pracownik prowadził mi kiedyś kronikę. Nie chciałam, no to wtedy ja po prostu... Znaczy spotkania, co jak któryś tam dzień tutaj? Tak, jest coraz mniej, no ze względu na... Którego nie masz wcale. Muszę kulary założyć. Jo. A ja nie. Dobry. Też nie wuj Tadeusza Puszczarczuka. Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Czernickiego. Witam szefa kultury Jana Detlawa. Panie Przewodniczący, rzeczywiście Osłonino jest taką miejscowością nie mało, ale pięknie położoną, z ciekawymi ludźmi. Ja mam to szczęście, że od 20 lat przyjeżdżam tutaj co roku, chociażby na zebrania wiejskie. Ta Rada Sołecka niewiele się zmienia, sołtysi się zmieniali, ale Rada Sołecka mniej więcej prawie taka sama tutaj jest. Osłonino też się nie zmienia aż tak szybko i to dobrze, bo gdyby się za szybko zmieniało, to byśmy nie czuli tej atmosfery Osłonina. Mamy jeszcze piękne drogi piaszczyste, mamy plaże naturalne, bo chciałoby się infrastrukturę taką z Sopotu. Ale myślę, że jak chcemy mieć Sopot, to jedziemy do Sopotu. A jak chcemy mieć Osłonino, to jedziemy do Osłonina. Dyplom to jest na pani ręce, bo pani przez te 40 lat... No, no 35. 35, praktycznie od samego początku zajmowała się tutaj, pilnowała, dopingowała i skupiała wokół siebie ludzi. I oby ten dyplom przypominał, że trzeba dalej to robić, pani Zosiu. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę. Dziękuję. A to, żeby było pani lżej. Dziękuję. Proszę tu jedną z rady klubu. Przeznaczy pani to na wyposażenie, doposażenie albo zakup czegoś, co jest najbardziej pani potrzebne w klubie. Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo. Dziękuję. I to jeszcze taki herb gminy, z którą pani się i ludzie z Osłonina mocno identyfikują. Dowód uznania. Dziękuję. A żeby pani wiedziała, że był taki pan Tadeusz, to ma pani go w wersji kaszubskiej. Dziękuję. Pięknie. Dziękuję. Pani Zosiu, panie wójcie, szanowni goście. Padło tu wiele ciepłych słów, ja do tych ciepłych słów się dołączam, bo klimat w Osłoninie jest naprawdę wspaniały, wspaniali są ludzie. Zawsze, kiedy otrzymuję zaproszenie, z wielką przyjemnością do Osłonina zmierzam. Także z okazji tego jubileuszu w swoim imieniu, w imieniu całej Rady Gminy, serdeczne życzenia zdrowia, dalszej takiej wspaniałej atmosfery, wspaniałej pracy dla pani, dla wszystkich, którzy przez te 40 lat tutaj pracowali i wypracowali to, co jest dzisiaj obecnie. Co możemy wspominać z wielką przyjemnością, radością, wszystkiego najlepszego. Dla pani tutaj gratulacje. Dziękuję. Książeczka również Życie i przygody Lemusa. Dziękuję. Na pewno będzie ciekawa lektura. No i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Proszę bardzo. Państwo, panie wójcie, panie przewodniczący. Ta okazja dzisiejszego spotkania czyni tą bardzo zmultiplikowaną okazję do poczucia prawdziwego szczęścia i radości z bycia razem. Przez te 40 lat, te zdjęcia, które przeglądałem, które pani Zosia użyczyła do zmultiplikowania, pokazują, jaka wielka, ogromna praca została tutaj włożona. Ta różnorodność zdarzeń, różnorodność pomysłów, która się przewija przez te dziesięciolecia, bo już tak trzeba mówić, jest niezwykła. Wręcz śmiało można powiedzieć, że jest to praca tytaniczna i heroiczna. Wtedy, kiedy zaczynałem swoją pracę na niwie kultury, to był rok 68, wtedy jeszcze nie było klubu w Osłoninie. Natomiast ta historia, która tutaj się przewija, to jest historia, którą człowiek pamięta z dzieciństwa, doznaje ją w wieku dojrzałym, zaczyna się chylić nad grobem, a to jeszcze wciąż żyje i kwitnie. Więc pani Zosiu, dużo radości z tej pracy, niech ona trwa jak najdłużej, jak najdynamiczniej. A w imieniu Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck dużo, dużo szczęścia. Dziękuję. I zdrowia. Proszę, niech ten dyplom będzie takim zdrowym zaznaczeniem tego, dziękuję, co wszystkiego najlepszego. Proszę przyjąć Franca Szulca, dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego. Dziękuję. Na pewno się przyda. Tam też jest Osłoninie. Dziękuję. Od nas. Pięknie, ślicznie. Następnie. To dzięki wam wszystko. Tytułka, postaw go. Droga Zosiu, jest mi bardzo miło, że mogę z tobą w jakiejś cząstce też współpracować dla dobra naszej szeroko pojętej gminy, w szczególności Osłonina, bo to jest mi najbardziej bliskie. I żebyś miała na pamiątkę z okazji 40-lecia, przepraszam, z okazji 40-lecia Klubu Kultury w Osłoninie, klubowej Zofii Stankiewicz, sołectwo Osłonino z motywem kaszubskim, bo tu mieszkamy, proszę. Dziękuję. I taką malutką książeczkę, bo wydaje mi się, że kultura bez książek to jednak dom bez duszy. Szanowny panie Zofii Stankiewicz, w podziękowaniu za wspaniałe wpisanie się w kreowanie kultury i dziejów Osłonina i gminy Puck, sołectwo Osłonino. Tak, trzymaj, Zosiu. Dziękuję. I chciałbym
naprawdę serdecznie wszystkim ludziom wcześniejszej sołtysowej, która bardzo wiele zrobiła dla różnych imprez, jeździła z paniami z KGB. Ja nie mogę, bo mam tylko bzyka i się nie zmieścimy wszyscy. Ale zrobiła też fajną robotę. Widać to zresztą na zdjęciach. I dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają, a jak nie robią, nie mogą pomóc, to niech nie robią podwórkę i to będzie najlepiej. I Rady Sołeckiej. A tak na marginesie, no żeby za dużo gminę nie wywyższać, to wydaje mi się, że no, dzięki wójtowi, dyrektorowi, panu Detlafowi, gdy oni tam z tej sakwy trochę znajdą na to 350 osobowe osłonino, to jest fajnie. Ale prosimy ich o jedno, żeby tam częściej ta kieszeń wójta i pana Detlafa sięgała, i, a my każdą kwotę przyjmiemy. Można ją dać do mnie, do Rady Sołeckiej, do Zosi, czy u państwa Flegrup pod progę postawić, ona nie zginie. I chciałbym tutaj jeszcze tak, może jeżeli jest taka okazja, bo nie zawsze się spotykamy, a ja jestem gadułą, chciałbym serdecznie podziękować pani Danusi Król, która jest nierozerwalnie związana z najstarszymi dziejami. Po prostu no, kopię to, co może. Także się, mili państwo, nie zdziwcie, jak rano się budzicie, wasze podwórko będzie przeryte. Dziękuję. Figurę zmieniają, ojra, tarira, ojra,
patrzę, jak za parę latek wyglądać będziemy. Nikt nie spojrzy na nas, bo bardzo schudniemy. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa. Dostałeś na wiejskich zebraniach, więc nabieraj sił do dalszego działania. Kazimierz Szczerniecki. Nasz przewodniczący, jak miła przytulanka, mile widziany i przez wszystkich poważany. Jan Detlaff. Spokojny, opanowany, trudny do rozgryzienia, lecz jak klubowe narozrabiają, przez kwiatek reprebendę dostają. Bronek Ceszkę. Ojejku, Bronku, Bronku. Rozgadany jak Bielicka, lecz ma jedno ale. Jak ma w ręku komórkę, nie pogadasz z nim wcale. Gdzie najpiękniejsze widoki, gdzie morza i słońca wschód, gdzie